Witajcie w kolejnym odcinku więziennych opowieści, ponieważ ostatnio był odcinek historyczny, taki nawet trochę z pogranicza true crime. Tym razem zaproszę Was na klasyczne wydanie więziennych opowieści, a to między innymi dlatego, że pojawiło się na facebookowej grupie dosyć ciekawe pytanie, mianowicie o pieniądze w zakładzie karnym. Konkretnie chodzi o żelazną kasę, o wypiskę, o paczkę zwaną rakietą i tego typu historie. Był już kiedyś dawno temu na kanale odcinek o wypisce, ale mam wrażenie, że chyba nie do końca powiedziałem tam jasno i konkretnie, jak to działa z pieniędzmi osadzonych, dlatego w tym odcinku trochę ten temat rozszerzę i zahaczę o pewną kwestię, moim zdaniem, no taką, powiedziałbym, aferalną, która moim zdaniem istnieje w polskim systemie penitencjarnym, ale wszystko po kolei, nie nerwowo i niespiesznie, ponieważ mamy czas, nigdzie się nie spieszymy. Tak to już jest, że w zakładach karnych jedyne, czego jest w nadmiarze, to wolny czas. Natomiast jeżeli Wy nie lubicie wolnego czasu marnować, a w czasie, kiedy na przykład dojeżdżacie do pracy albo sobie biegacie, tudzież jeździcie na rowerze, ćwiczycie na fitnessie albo w jakikolwiek inny sposób spędzacie czas z słuchawkami na uszach i lubicie słuchać audiobooków, możecie otrzymać bezpłatny dostęp do aplikacji BookBeat na 30 dni. Wystarczy wesprzeć mnie dowolną kwotą poprzez serwis Buy Coffee i to nie jest tak, że, a zresztą nieważne, nie będę się tłumaczył, po prostu do brzegu. Jeśli chodzi o pytanie, które padło na grupie facebookowej, to kolega sympatyczny, który to pytanie zadał, zastanawia się, jak to jest, że takie dobra luksusowe jak telewizor firmy Manta za 500 zł albo paletki, nie cierpię tej nazwy, do ping-ponga są takim sztosem w zakładzie karnym. No więc już wszystko tłumaczę, ale zacznę od pieniędzy. No bo co zapewne dla Was jest oczywiste, żeby można było zrobić zakupy w kantynie, no to trzeba dysponować środkami płatniczymi. W zakładzie karnym w ogóle nie istnieje obieg gotówki, no i jedyne środki, jakimi osadzony może dysponować, to tylko te, które są wpłacone na wypiskę, ewentualnie na paczkę. To są dwa zupełnie inne zagadnienia i po kolei. Najpierw powiem o tej wypisce. Wypiska to jest, jak nazwa wzięła się stąd, że po prostu na karteczce się wypisuje to, co się chce zamówić. Każdy osadzony ma takie jakby swoje konto i na to konto w ramach wypiski może otrzymać pieniądze od tak naprawdę dowolnej osoby. Może to być ktoś bliski, może to być całkowicie obca, anonimowa osoba. Podobnie na to konto trafiają środki, jeżeli ktoś w zakładzie karnym pracuje, a takich sytuacji jest całkiem sporo. W wielu zakładach karnych, na terenie wręcz więzienia, są różnego rodzaju zakłady produkcyjne, które korzystają z pracy więźniów, no i oczywiście płacą tym więźniom wynagrodzenie, no, powiedzmy minimalną krajową, no i te środki trafiają po prostu nie do ręki, nie na konto, a na wypiskę. I teraz tak, na wypiskę pieniądze trafiające dzielone są na dwie kubki. Jedna w prostych proporcjach pół na pół. I jedna część jest do dyspozycji osadzonego, druga część trafia na tak zwaną kasę żelazną. Kasa żelazna to jest taka kwota, która gromadzi się na koncie do pewnego stopnia, za chwilkę powiem do jakiej kwoty. No i założenia są takie, że człowiek, który wychodzi z więzienia, no nie może wyjść z pustymi rękami po to, żeby nie wpadł na mądry pomysł, żeby obrabować żabkę, jak tylko opuści zakład karny, no tylko żeby miał jakieś pieniądze, powiedzmy, na przetrwanie, na ten pierwszy okres na wolności. I teraz tak. W zależności od tego, czy mówimy o zakładzie karnym, czy areszcie śledczym, są dwie różne kwoty. W areszcie śledczym kasa żelazna to jest 2121 zł, czyli po przekroczeniu tej kwoty
każda następna wpłata w 100% jest do dyspozycji osadzonego, natomiast w zakładzie karnym ta kwota jest dwukrotnie wyższa, czyli to jest 4242 zł. I do momentu uzbierania na koncie tej kwoty każda wpłata jest dzielona na kwotę żelazną, znaczy kasę żelazną i na kasę dostępną dla więźnia. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie zapewni, nie wiem, jednym strzałem wpłatę na konto w wysokości na przykład 10 tysięcy złotych, no to każda następna kwota, czyli krótko mówiąc, jeżeli sobie zapewni kasę żelazną pierwszym przelewem, no to każda następna kwota będzie dla niego dostępna w 100%. I nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeżeli, tak jak kolega na Facebooku spytał, jeżeli mafiozo był na wolności milionerem i trafia do zakładu karnego, nie ma najmniejszego problemu, żeby dostał 100 tysięcy złotych na swoje konto i ma te pieniądze do swojej dyspozycji, abstrahując całkowicie, pomijając tą kwotę kasy żelaznej, no bo bardzo szybko mu się ta kwota uzbiera. Druga, zaraz powiem o zakupach, ale druga historia to jest paczka. Z paczką jest tak, że również może osadzony otrzymać pieniądze na paczkę. Te pieniądze są wówczas dostępne w 100% do wykorzystania na zakupy w kantynie. Natomiast może to być zrealizowane tylko i wyłącznie raz w miesiącu, a dodatkowe ograniczenie jest takie, że pieniądze na paczkę, zwaną potocznie rakietą, mogą być wpłacone tylko i wyłącznie przez bliską osobę, która to osoba musi się znajdować na specjalnej liście zaakceptowanej przez dyrektora zakładu karnego, czy tam przez wychowawcę, to już jakby mniejsza o to, ale ta osoba musi być z imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dowodu, imię ojca i tak dalej, musi być ta osoba zidentyfikowana i tylko od tej konkretnej osoby albo tych konkretnych najbliższych osób mogą być przyjmowane wpłaty na paczkę. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji jak wpłata na paczkę, no to pieniądze nie są wpłacane jakby na to konto osadzonego, dzielone na kasę żelazną i tą kasę do dyspozycji, tylko te pieniądze są wpłacane bezpośrednio na konto zakładu karnego, konkretnie na konto kantyny przyzakładowej. No i to jest właśnie ta różnica, że wypiska jest realizowana mniej więcej 3 razy w każdym miesiącu, dość nieregularnie, ale 3 razy w każdym miesiącu mniej więcej jest realizowana wypiska. Odbywa się to w taki sposób, że jeden z osadzonych, z reguły pełniący funkcję kajfusa, roznosi po celach karteczki, które wyglądają troszkę jak takie paski płacowe, takie no po prostu paseczki, gdzie jest napisane imię, nazwisko osadzonego, chyba nawet jeszcze tam jest imię ojca, no i jest kwota do dyspozycji. I w ramach tej kwoty można sobie zrobić zakupy w kantynie, można wykorzystać całą tą kwotę, natomiast każdorazowo przy robieniu zakupów w kantynie jest ograniczenie dotyczące masy tych, wagi tych produktów. Z wyłączeniem napojów i wody masa takiej paczki nie może, czy paczki wypiski nie może przekroczyć 6 kg. I to jest w zasadzie jedyne ograniczenie. W systemie, w którym panie z kantyny realizują zakupy, jest oprócz ceny podana zawsze waga danego produktu, więc one nie muszą tych paczek, które pakują, każdorazowo wkładać na wagę, tylko po prostu nabijając paragon wyskakuje im jakby w jednej rubryce cena, a w drugiej rubryce waga. No i jeżeli ta waga delikatnie przekroczy o tam kilkadziesiąt gram, te magiczne 6 kg, to przymkną na to oko. Natomiast jeżeli to będzie tam powiedzmy o pół kilo więcej, no to już wtedy jest problem. Ale tutaj jeszcze małe wyjaśnienie odnośnie tego, jak wyglądają kantyny. Ja spotkałem się z dwoma rodzajami kantyn. Pierwsza była taka w tym moim miejscu, gdzie odbywałem, no w tej celi przejściowej. Kantyna wyglądała jak po prostu taki sklepik szkolny, czyli przychodził oddziałowy, zabierał chłopaków z celi, no tych, którzy chcieli robić zakupy, no bo nie każdy chciał, nie każdy miał pieniądze. Zabierał chłopaków z celi, z kilku różnych cel i sprowadzał na dół, jakby do takiego pomieszczenia w piwnicy, no gdzieś tam bardzo głęboko na parterze. No i to było takie dosłownie pomieszczenie wyglądające jak sklepik szkolny, czyli
za szybą panie sobie dwie urzędowały, no i tam były wystawione różne produkty, każdy podchodził do okienka i mówił, co tam mu potrzeba, a pani nabijała to na kasę i mówiła, że jeszcze tyle i tyle złotych zostało do dyspozycji. Drugi rodzaj kantyny to jest taka, która znajduje się gdzieś tam z reguły przy pomieszczeniu z widzeniami, dlatego że podczas widzenia również można osadzonemu zrealizować paczkę, czy można tam mu kupić podczas widzenia, nie wiem, kawę, herbatę, jakieś ciastka, kiełbasę, na co tam ma ochotę. No nie można nic ze sobą przynieść na widzenie, natomiast można dokonać zakupów w kantynie. I w przypadku tego rodzaju kantyny wypiska jest realizowana w taki sposób, że każdy sobie po prostu we własnym zakresie wypisuje na karteczce, oczywiście na specjalnej, przygotowanej do tego tabelce, wydrukowanej przez oddziałowego. Każdy sobie robi taką listę zakupów, przy każdym produkcie zaznacza, ile sztuk danego produktu, zaznacza, jaka jest cena tego produktu, no i na sam koniec sobie to każdy podsumowuje i takie karteczki są zbierane przez oddziałowego na koniec dnia, trafiają do kantyny, no i z reguły następnego dnia, gdzieś w południe, są dostarczane paczki z kantyny, one są spakowane w takie worki, nie wiem, jak się fachowo takie worki nazywają, ale to są takie worki po prostu, pojętnie, nazwijcie jak chcecie. O, to jest taki materiał jak takie torby z Ikei, no tylko że w formie worka. No i co? I wszystko ma swoje złe i dobre strony. W pierwszym przypadku te kantyny, gdzie po prostu się idzie i wybiera, no to jest mordęga, dlatego że w ciasnym pomieszczeniu jest zgromadzonych 20 chłopa, jak nie lepiej. No i każdy po kolei podchodzi do okienka i tam mówi, co mu do szczęścia potrzeba. Ale najgorsze, jak się trafi taki zawodnik, któremu zostało tam jeszcze 6,50 i on się waha, czy on chce 5 grześków i lizaka, czy on chce gumę do rzucia, a może on by sobie gilzy kupił i się zastanawia i on sam nie wie, co ma wybrać. To jest w tym momencie mordęga, ale z drugiej strony zaleta tego typu kantyny jest taka, że jeżeli czegoś nie ma na stanie, no to pani po prostu powie, że nie ma i można sobie jakby zamiennie wybrać coś innego. Natomiast w przypadku tych wypisek realizowanych przez kantynę, która jest gdzieś tam daleko i nikt tam nigdy nie chodzi, wygląda to w taki sposób, że przygotowując taką listę zakupów, w zasadzie robimy to w ciemno, bo nie wiemy, czy na przykład taka kawa jak chce jest na stanie, czy też nie. Czy jakiś tytoń, kto tam sobie wybrał, nie wiem, czerwonego PS-a, a się okazało, że nie ma, no to panie wówczas wrzucają jakieś randomowe rzeczy. Dodatkowo, jeżeli na przykład czegoś tam nie ma na stanie, no to panie lubią powrzucać do pełnej kwoty jakieś no, zupełnie przypadkowe rzeczy, takie czasami wręcz niepotrzebne. Chodzi o to, że jeżeli jest jakaś tam kwota do wydania, i ktoś sobie zabudżetował, że tak powiem, na liście zakupów kwotę, załóżmy 100 zł, ale nie ma produktów tych, które sobie wybrał i tam zostaje powiedzmy 20 zł, no to za te 20 zł dorzucą, co im tam ręka akurat podniesie. To może być wszystko, tak na dobrą sprawę. Co tam mają ochotę, to wrzucą. Tak to po prostu wygląda, więc czasami można być dosyć mocno zaskoczonym, że zamawiało się na przykład, nie wiem, kiełbasę podwawelską, a nie było, no to się dostało 7 konserw turystycznych w ramach zamiennika. No tak to niestety działa i tak to niestety wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o te produkty, nie wiem, dobra luksusowe, jak telewizor firmy Manta za 500 zł, czy rakiety do tenisa stołowego, że tak pięknie to nazwę, no to nie jest problem oczywiście, żeby to sobie zorganizować, tyle tylko, że po pierwsze na telewizor trzeba mieć zgodę od kwatermistrza. No i teraz tak, jeżeli ktoś z osadzonych posiada na stanie swojego posiadania telewizor, no to już nie może być wydana zgoda na drugi telewizor w tej celi. No więc jeżeli jakiś Janusz jest właścicielem telewizora, no to jest również królem pilota i on rządzi
on podejmuje decyzję, co aktualnie jest oglądane. No i jeżeli akurat Janusz jest wielkim fanem Disco Polo, no to będzie łupało Disco Polo 12 godzin na dobę, bo mniej więcej tyle jest dostępny telewizor, bo przez tyle godzin działa prąd w celi. No i choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się temu sprzeciwiali, to nic z tym nie zrobimy i nie możemy też dostać swojego telewizora, choćbyśmy mieli 100 tysięcy złotych na koncie, na wypisce, no bo przecież w kantynie nie ma dostępnych telewizorów. Telewizor można kupić przez taki specjalny sklep wysyłkowy, który funkcjonuje w zakładzie karnym. Ja kiedyś dawno temu o tym mówiłem. To się nazywa AFA Shop. Tutaj odsyłam do pełnego odcinka na ten temat. Istnieją takie katalogi wysyłkowe i owszem, można sobie stamtąd zamówić nawet telewizor, DVD, jak również buty, koszulki, skarpetki, bluzy i inne tego typu historie. Natomiast jeżeli nie mówimy o odzieży, a o jakichś tam sprzętach elektronicznych, no to za każdym razem trzeba mieć wydaną zgodę przez kwatermistrza, podbitą przez dyrektora zakładu karnego, co jest po prostu formalnie i organizacyjnie trudne, a czasami wręcz nieosiągalne. Jeśli chodzi natomiast o te magiczne paletki, to sprawa z nimi wygląda tak, że no nie da się ich kupić ani w kantynie, ani w sklepie wysyłkowym. Można je sobie zorganizować, ale tylko w taki sposób, jeżeli ktoś z wolności dokona nam takiego zakupu, włoży do paczki i wyśle. Teoretycznie oczywiście nie jest to jakiś wielki problem, ale w praktyce po prostu ludzie mają ważniejsze sprawy na głowie niż wydzwanianie po paletki do ping-ponga, no bo umówmy się, nie jest to towar pierwszej potrzeby. Z reguły jakieś tam są w różnym stanie, często jakieś tam połamane, poklejone taśmą klejącą, czasami te gumy, które są, te okładziny są pozrywane, już tam tylko sama pianka została, no ale przecież tam nie są rozgrywane zawody mistrzowskie, a do takiego po prostu popstrykania sobie, zresztą po krzywym i koślawym stole ping-pongowym, to na, tak na dobrą sprawę wszystko wystarczy. Chodzi o to, żeby się tam raz na jakiś czas oderwać. Ja teraz nie przypomnę sobie, ale wydaje mi się, że nie trzeba było mieć zgody na te rakiety do ping-ponga, ponieważ ja w pewnym momencie dostałem takie wymarzone, po prostu najtańsze jakieś, mi tam bliska mi bardzo osoba sprezentowała. I byłem szczęśliwym posiadaczem tychże, co powodowało, że no często przychodziły do mnie pielgrzymki, bo ktoś chciał po prostu coś takiego wypożyczyć. Ja z tym nie miałem większego problemu, no bo przecież z ludźmi trzeba żyć i tak to sobie po prostu funkcjonowało. Odpowiadając na jeszcze dodatkowe pytanie, które kolega sympatyczny zadał, jak to jest z pojemnością Mercedesa? Tutaj małe wyjaśnienie. Mercedes to jest ta skrzynka, która mieści się pod pryczą i w której sobie każdy więzień przechowuje swoje jakieś tam prywatne rzeczy, zwłaszcza jakieś produkty żywnościowe, czy jakieś przybory do pisania, czy różne inne swoje jakieś tam rzeczy. No nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia. Oczywiście może się tam po prostu to, te nasze dobra mogą się nie mieścić, jeżeli mamy naprawdę dużo tego ponakupowane. No ale to zawsze można gdzieś poupychać, można sobie to trzymać po prostu luźno stojące pod pryczą. Każdy również ma dostęp do swojej szafki, gdzie tam jest miejsce. Zresztą ten Mercedes jest naprawdę dosyć duży i pojemny i nie wiem, ile trzeba byłoby tam robić zakupów i jak często, żeby go po prostu przeładować. A poza tym, tak jak kolega słusznie zauważył, często bywają półpuste Mercedesy, zresztą czasami bywa tak, że cela nie ma pełnej obsady, w związku z tym można korzystać z tych Mercedesów, które są po prostu puste, bo są niczyje, przez nikogo nie używane. No ale takie są realia. Ale na wstępie wspomniałem o tym, że również pewna afera moim zdaniem się tam szykuje. Otóż problem polega na tym, że ceny w kantynie są dosyć, znaczy nie wiem czy mocno, ale są pewnie zawyżone. Ja tutaj wygrzebałem cennik aktualny jednej z kantyn w jednym z zakładów karnych, to wam tak mniej więcej plus minus zacytuję niektóre z cen. Na przykład kilogram pomidorów kosztuje 15,90, albo na przykład no taka mała konserwa szyneczka jakaś tam kosztuje 6,50. Kiełbasa toruńska za kilogram kosztuje 32,50,
a kiełbasa myśliwska za kilogram kosztuje 58 zł. No nie wydaje mi się, żeby to były, znaczy ja tak słabo się znam, szczerze mówiąc, na tego typu cenach, tak na co dzień, ale nie wydaje mi się, żeby to były normalne ceny. No i tak na przykład, nie wiem, Snickers kosztuje 3,70. Ja to wrzucę na grupę na Facebooka. Jeżeli chcecie sobie to pooglądać, to zapraszam wszystkich. Będzie to jak najbardziej dostępne. Pełen cennik, podbity, zapieczętowany, aktualny. On wygląda dokładnie tak samo jak ten, który ja niestety pamiętam. I dlaczego widzę tu przekręt? Dlatego, że wszystkie zakupy we wszystkich zakładach karnych w całym kraju realizuje jedna, jedyna firma, która się nazywa Mazowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i oni dyktują ceny, oni realizują wszystkie zakupy, wszystkie dostawy, czyli mają tak de facto monopol na realizację wszystkich zakupów we wszystkich kantynach na terenie całego kraju, a przypominam, że osadzonych na dzień dzisiejszy jest około 75 tysięcy, więc to jest mniej więcej takie miasto jak Konin, Piła, Mysłowice, Siedlce czy Jelenia Góra. Bo tak jakby mieszkańcy Jeleniej Góry wszyscy robili zakupy w jednym sklepie, w jednym markecie. No przecież zdajecie sobie sprawę z tego, że no w Jeleniej Górze pewnie Biedronek to będzie z 8, jakieś tam Lidle, Aldiki, Kauflandy i różne inne sklepy, sklepiki, to się po prostu wszystko rozkłada na wiele różnych punktów handlowych, no a wszyscy osadzeni ze wszystkich zakładów karnych dokonują zakupy w jednej i tej samej firmie. I to jest jedna historia. Druga historia jest taka, że no, w kantynie również można kupić, a nawet trzeba, jeżeli chce się mieć kontakt z rzeczywistością zewnętrzną, no to trzeba zaopatrzyć się w kartę telefoniczną. I tutaj jest kolejny myk, bo te karty telefoniczne są emitowane przez tą samą firmę. To są różne karty, one mają jakieś tam różne obrazki i mają jakieś tam różne taryfy, różnie też kosztują. Mogą być takie karty nie za drogie, powiedzmy za 5 czy 10 zł, ale są też takie za 50 czy 100. Takie karty można również doładowywać, jak już jedną się taką kartę kupiło, ona posiada swój numer PIN, już nie pamiętam, ale chyba taki 12-cyfrowy czy 11-cyfrowy, to można online taką kartę doładować i te wszystkie połączenia są realizowane przez jedną, jedyną firmę, by the way, z siedzibą we Wrocławiu. Taka ciekawostka dla zainteresowanych drążeniem tego tematu. Myślę, że coś jest na rzeczy, no bo dlaczego nie jest tak, że na przykład jakaś kantyna w miejscowości, no niech będzie Warszawa, nie jest obsługiwana przez jakiegoś lokalnego przedsiębiorcę z Warszawy, a z kolei kantyna w miejscowości Wronki, czemu nie jest obsługiwana przez jakiś lokalny sklep z tamtych rejonów, tylko wszystko jest obsługiwane przez jedną centralną firmę. Ja w tym widzę jakieś pole do przekrętu, ale może to tylko ja, może to moje jakieś tam zboczenie zawodowe i może po prostu patrzę poprzez pryzmat spiskowej teorii dziejów. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, ale coś w tym moim zdaniem jest na rzeczy. Okej, mam nadzieję, że wam troszeczkę bardziej rozjaśniłem kwestie zakupów, kwestie finansów i kwestie pieniędzy i odpowiadając na pytanie wprost, jeżeli ktoś na wolności był Krezusem, to również Krezusem będzie pod celą i znana jest słynna skądinąd historia producenta Lwa Rywina. O nim też zrobiłem odcinek, także zapraszam, gdzieś tam może wkleję kartę, żeby można było sobie kliknąć. No Lew Rywin był wyjątkowo bogatym człowiekiem, jak trafił pod celę, to słyszałem o tym, że tam pół oddziału sponsorował. Po prostu chciał mieć ciszę, spokój, chciał być dobrze traktowany, a powiem wam tak, grypsera grypserom, zasady zasadami, w więzieniu rządzą po prostu pieniądze. Jak masz pieniądze, jak stać cię na zakupy, jak możesz komuś wcisnąć w łapę Snickersa, żeby cię wpuścił do telefonu, to zawsze masz dostęp do telefonu. Jak masz pieniądze i widać po tobie, że masz pieniądze, tak jak znałem takich ludzi, to trzymają ci kolejkę przy telefonie, przyjdą po ciebie grzecznie i cię zaproszą.
Nie masz z nikim nigdy żadnych problemów ani przebojów. Wszyscy cię lubią, wszyscy cię szanują. Kasa. Po prostu kasa liczy się tak na wolności, jak i w zakładzie karnym. I tą smutną, ale jakże prawdziwą puentą kończę ten odcinek. Już teraz zapraszając was na kolejne. A że złapałem tempo, jak widzicie, to staram się publikować codziennie, bo nie zajmuje mi to bardzo dużo czasu, a bardzo mocno to polubiłem. Jeżeli chcecie mnie docenić, to subskrybujcie. Jeżeli chcecie mnie tym bardziej docenić, to polecajcie ten kanał swoim znajomym. No i jeżeli macie ochotę, to zapraszam do wspierania mnie na różne sposoby, między innymi przez serwis Buy Coffee, przez serwis Patronite. Można również wspierać mnie poprzez YouTube'a. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za wsparcie, no i przede wszystkim wszystkich zainteresowanych i chętnych zapraszam do uczestnictwa w grupie facebookowej, która już się dosyć fajnie rozwinęła. Mam nadzieję, że rozwinie się jeszcze dalej, jeszcze mocniej. Ja bardzo jestem otwarty na wszelkie pomysły z waszej strony. Jak tylko pada ciekawe pytanie, to staram się możliwie jak najszybciej odpowiedzieć, realizując kolejny odcinek. Dobra, żegnam się po raz trzeci, ale tym razem już ostatni. Do następnego odcinka. Cześć.